Witajcie, powiedzcie, że was widać, że miałyście. Cześć, Kasiu. Kasia się melduje z wróżkowym rogalem. Pamiętam, miś granatek, Kasiu. Dobrze pamiętam? Tak, więc dajcie mi znać. Ja będę zerkała tutaj w swój telefon, bo tu was widzę na gronie wróżki cycuszki, a tu was widzę w click meetingu, a w ogóle jest plan taki, żeby te nagrania tych właśnie wróżkotoków pojawiały się też na YouTubie, bo im szerzej docieramy z wiedzą i ze wsparciem w karmieniu piersią, tym myślę, że lepiej. Więc jeśli oglądasz nas na YouTubie, jeśli mnie teraz oglądasz na YouTube, to serdecznie Ciebie również witam i zapraszam Cię do grona, bo tam jest więcej interakcji i w ogóle jest fajna atmosfera. Czyli jeszcze raz, dzisiaj będziemy się zajmować takim porównaniem produktów, pomiędzy którymi się czasami wahacie, czyli karmiuszka albo rogal do karmienia. Porównam je tak, abyś miała wrażenie, że sama jesteś w sklepie i po prostu je dotykasz i bardzo dobrze rozumiesz, który z tych produktów będzie lepszy akurat właśnie dla ciebie. To postaram się dzisiaj zrobić. Postaram się też przybliżyć ci w ogóle karmiuszkę, dlatego że istnieje całkiem duże prawdopodobieństwo, że karmiuszkę widzisz po raz pierwszy na oczy. I ja wam powiem szczerze, że dla mnie karmiuszka to jest taki niepojęty twór, który mi akurat trudno było sobie na początku wyobrazić jako wsparcie w karmieniu piersią. Ja sama na karmiuszce nie miałam niestety okazji karmić, więc nie będę mówiła ze swojego doświadczenia, tylko będę mówiła z doświadczeń zebranych dziewczyn. A muszę powiedzieć, że jak wrzuciłam wczoraj taką informację, że właśnie będziemy rozmawiać o rogalach i o karmiuszkach, to chyba z 6 komentarzy było bardzo takich entuzjastycznych, że karmiuszka jest cudowna i że się świetnie sprawdza. Okej, dobrze. Też tytułem wstępu. Dziewczyny, ja bardzo was jeszcze raz zapraszam do interakcji. Dajcie znać, że jesteście, że oglądacie. Aha, Milena zamawia karmiuszkę. Milena, poczekaj, bo może ja w tym wróżkotoku coś powiem, że lepiej nie, słuchaj. Ale wiem, że jesteś tak, że się czaisz na karmiuszkę i że tak. No właśnie, to jest takie czajenie się na jakiś produkt, ale dlaczego się czajenie? Bo jak to w ogóle będzie wyglądać? Czy to jest, co ta kula w ogóle, jak ten rogal, jak tym wszystkim po prostu się obsługiwać. I powiem wam, że tak, na pewno jak jeszcze jesteście w ciąży, to po prostu nie ma takiej, jest tak strasznie trudno sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało z dzieckiem. Można iść na warsztaty, związane z karmieniem piersią, gdzie na przykład takie warsztaty były prowadzone we wróżce cycuszce jeszcze przed koronawirusem, gdzie starałyśmy się, położna Ewa starała się odtworzyć takie właśnie sytuacje karmienia piersią z lalką, no to to już trochę sobie byłyśmy w stanie wyobrazić, jak to właściwie wygląda, jak to się układa, jak człowiek siada, ale tak naprawdę jak się tylko nawet o tym czyta w różnych książkach, czy na blogach, czy na webinarach dotyczących karmienia piersią, czy tutaj na gronie wróżki i cycuszki, to po prostu jest strasznie trudno sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało. I dlatego myślę, że jest duża trudność w wyborze karmiuszki lub rogala do karmienia. I co często robimy? Często pozostajemy przy tym rozwiązaniu, które miałyśmy w ciąży, bo w ciąży pewnie może dostałyście taki prezent pod tytułem wąż taki do leżenia i do karmienia, który się wkłada między nogi, który fajnie stabilizuje pozycję, bo jak leżymy sobie na boku i mamy dość duży już brzuszek, to po prostu to nasze ciało musi jednak radzić sobie z tą asymetrią siły, masy, przepraszam, i wtedy wspieranie różnych części ciała faktycznie sprawia, że jest nam wygodniej, że odciążamy niektóre partie ciała.
Więc wiele mam, wiem, że zostaje właśnie przy tych wężach. Czasami jest tak, że to jest ok, a czasami jest tak, że szukacie innego rozwiązania. Wiem od wielu z Was, że rogale czy właśnie te takie węże, które macie, wkurzają Was podczas karmienia, bo się ugniatają i przesuwa się ich treść w środku. Ja za chwilę, jak będę omawiała rogala, to się odniosę do tego, bo co muszę powiedzieć jeszcze tak tytułem wstępu, że we Wróżce Cycuszce znajdziecie tylko i wyłącznie rogale od jednego producenta i to są dość specyficzne rogale. Ja w ogóle na samym początku nie planowałam, żeby rogal był w asortymencie Wróżki Cycuszki. Dlaczego? O tym chyba trochę będzie wynikało z treści tego live'a. Natomiast w momencie, kiedy się spotkałam z tymi rogalami, stwierdziłam, że spełniają one fajne i istotne kryteria wspierania prawidłowej pozycji podczas karmienia piersią. I zobaczcie, że... Dobra, bo to już wchodzę w temat. A jeszcze chciałam, przepraszam, za chwilę o tym powiem. A jeszcze chciałam tytułem wstępu powiedzieć tak, że to, co powinna robić dobra podpórka do karmienia piersią, nazwijmy to tak ogólnie, podpórka w czasie karmienia piersią, to powinna przede wszystkim sprawiać, że będzie nam wygodnie. Często karmimy w pozycjach niewygodnych i ja się przyznaję, że ja karmiłam i było mi niewygodnie. Dlaczego? Chyba jeszcze wtedy, nie wiem, może miałam za dużo na głowie, może nie chciało mi się pomyśleć o mojej wygodzie, dlatego gdzieś tam na podstawie swoich błędów i swojego takiego, tego, że nie poświęciłam sobie za dużo czasu, to dzisiaj chciałabym, że może jak jedna albo dwie mamy zadbają o swoją wygodę w czasie karmienia piersią, to będę miała takie jakby zadośćuczynienie może samej sobie. Nieważne. W każdym razie ja karmiłam ze zgarbionymi plecami, karmiłam na rogalu, który teraz wiem, że nie do końca był fajny. Ogólnie moja pozycja naprawdę nie należała do najbardziej prawidłowych i najlepszych, ale ja miałam takie głupie szczęście, że mnie nie bolały brodawki, że ja prawidłowo dość że to moje dzieci się prawidłowo przystawiały i nie odczuwałam jakiegoś takiego palącego problemu, żeby zadbać o tą pozycję do karmienia piersią. Więc tak karmiłam, taka zgarbiona. Często też karmiłam na leżąco i wbrew pozorom pozycja leżąca to wcale nie jest tak od razu z automatu wygodna pozycja, tylko dlatego, że się leży. Też ona wymaga odpowiednich podpórek. Więc jeszcze raz powiem, że dobra podpórka podczas karmienia piersią to jest taka, która daje nam właśnie wygodę. Wygodę polegającą na tym, i teraz się układam tutaj na tym worku Sako, że możliwie w żadnej części naszego ciała nie ma nadmiernego napięcia czy obciążenia. I za chwilę na zdjęciach Wam pokażę jedną taką pozycję, którą jak zobaczycie, to od razu po prostu będziecie chciały się w takiej pozycji położyć i najlepiej nie wstawać i właśnie w takiej pozycji karmić. Za chwileczkę ją będę pokazywała. Więc co robi dobra podpórka? Dobra podpórka wspiera prawidłową pozycję i sprawia, że nam jest wygodnie i umożliwia dziecku prawidłowe przystawienie się. Trzy rzeczy. Daje nam wygodę, umożliwia dziecku prawidłowe przystawienie się i wspiera prawidłową pozycję do karmienia piersią. Jeśli uzyskacie taką podpórkę z rolki ręczników papierowych, a wiem, że takie pomysły się zdarzały, pozdrawiam Cię Kasiu, to okej, jeśli to jest dla Was wygodne, jeśli to jest dla Was fajne, to dobrze, tak? Jeśli uda Wam się uzyskać taką pozycję przy pomocy tego węża, który miałyście jeszcze w czasie ciąży, to okej. Ja jestem zwolenniczką tego, żeby nie mnożyć rzeczy w domu, bo i tak mam ich za dużo.
Ale dobra, teraz załóżmy sobie, że nie macie jeszcze nic, wybieracie, zastanawiacie się, albo już macie, ale wam kompletnie coś nie odpowiada. Dobra, roga i karmiuszka. Dlaczego w ogóle porównuję dwie takie rzeczy? Bo ja mogłabym porównać wam, nie wiem, cztery rodzaje rogali, czy cztery firmy, które robią rogale, ale nie mam czterech firm, mam tylko jedną. I to jest rogal polskiego, uszyty w Polsce, wypełniany tutaj, wypełniony bardzo mocno. Właśnie, zacznę od omówienia może, jak wygląda rogal i jak wygląda karmiuszka, którą będę omawiać. Ten rogal jest bardzo mocno wypełniony. Ten rogal jest zamknięty do tego stopnia, że jak go założycie, to on nie spadnie z was, tak? Bo dużo rogali jest takich, które są tak naprawdę tylko połówką tego rogala. I je się kładzie gdzieś tam przed sobą i no i właśnie one takie są. Ten rogal jest dość duży. On jest wielkości 60 na 70 centymetrów. Ja go na siebie założę, bo będziecie miały takie po prostu odczucie, że go widzicie. Na zdjęciach we wróżce ten rogal jest pokazany właśnie też na mnie, żeby mieć to takie odczucie real life. Dobra. Ok. Już tutaj się pokazuje. Tak? Mam teraz na sobie ten rogal. Jak widzicie, nie muszę go trzymać. Nie muszę go trzymać, bo on się mnie trzyma. Jest, a nie, jeszcze jedną rzecz sobie tutaj przyniosę, poczekajcie. Przyniosłam sobie, nie wiem ile to jest, chyba 3, 4, 6, nie wiem, strasznie dużo litrów wody, którą tutaj Ewa przygotowała, jakby Ewa przygotowała na warsztaty z karmienia piersią i ta ciężkość miała tutaj nam symbolizować i uosabiać dziecko. I ja kładę sobie teraz te litry wody tutaj na rogala. I jeszcze raz, żebyście dobrze widziały, czy on się ugniata, czy on się zapada, czy tu się coś przemieszcza. Nie, tutaj nie ma takich sytuacji. Nic się tutaj takiego nie dzieje praktycznie, tak? Jednocześnie on nie jest betonowy i gdzieś tam jakaś miękkość tutaj oczywiście jest zachowana. Ale chodzi o to, że właśnie on się nie ugniata. Co dla mnie było ważne i tylko i wyłącznie dlatego ten rogal jest w sprzedaży we wróżce Cycuszce. Okej, okay, dobra. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym rogalu? On jest tutaj odpinany, można go wyciągnąć, wyprać. Jest zrobiony z bawełny, która jest tworzona z takich farb ekologicznych, nietoksycznych, tak? Czyli coś, co spokojnie możemy używać przy dziecku. Co jeszcze mogę powiedzieć? Także to jest rogal. Natomiast, czyli wyprodukowany w Polsce. Natomiast karmiuszka, zobaczcie, zupełnie inny kształt. I tutaj właśnie można sobie bardzo słusznie zadawać pytanie, czym one się różnią i co jest lepsze, tak? Takie pytanie i chęć uzyskania odpowiedzi na to, co jest lepsze, to jest bardzo częste, co jest najlepsze. A ja niestety właśnie często przychodzę z taką informacją smutną, że świat nie jest czarno-biały, rynek produktów wspierających karmienie piersią też nie jest czarno-biały i właściwie dużo rzeczy jest po prostu dobrych, jest w porządku, ale co jest ważne? Po pierwsze ważne jest to, żeby ich używać prawidłowo. Czyli zakładamy, że jakąś wiedzę po prostu mamy. Niestety karmienie piersią wiąże się z tym, że trzeba mieć wiedzę
Tak mi się wydaje, tak? Trzeba mieć wiedzę o karmieniu piersią trochę, bo sprawia to, że po prostu, bo można używać nawet najlepszej rzeczy nieprawidłowo. Tak jak można laktator nawet najlepszy używać nieprawidłowo, mieć go nieprawidłowo dobranego, tak i najlepszą rzecz, czyli załóżmy, że ten rogal jest najlepszy i ta karmuszka jest najlepsza, jak używane są nieprawidłowo, to klapa po prostu, ale zobaczcie, że po prostu to zależy od nas. Karmiuszka jest okrągła, jest w ogóle dość ciężka, ona jest wypełniona łuską prosa, również jej pokrowiec jest zdejmowany, jest stworzona w Polsce i o ile wiem, jest w ogóle unikalna na skalę całkiem dużą, światową, być może nawet, jest stworzona przez Olę Piotrowską na podstawie jej doświadczeń z karmienia piersią. Ona starała się dla siebie uzyskać wygodną pozycję i wpadła na coś takiego. I ludzie to czasami mówią taka piłka lekarska. Rzeczywiście trochę to przypomina piłkę lekarską. Ola tutaj na gronie Wróżki Cycuszki miała wspaniały live poświęcony pozycji naturalnej odchylonej i bardzo Was zachęcam do tego, żebyście się z tym live'em, żebyście go odnalazły w modułach i sobie ten live obejrzały, dlatego że pozycja naturalna odchylona to jest pozycja o ogromnej ilości zalet i warto przynajmniej spróbować z nią karmić, a jak już się spróbuje, to pewnie nie będziecie chciały karmić w innej pozycji. Więc Ola Piotrowska, która stworzyła karmiuszkę, to właśnie takiego live'a tutaj na gronie poprowadziła, on będzie świetnym uzupełnieniem tego live'a. I co jeszcze? Także trzeba wiedzieć, jak prawidłowo używać zarówno rogala, jak i karmiuszkę, wtedy obie te rzeczy będą przydatne, ale powiem Wam również, jakie są różnice między karmiuszką a rogalem. Różnica jest właściwie taka, że karmiuszka wspiera inne pozycje do karmienia, a rogal wspiera inne pozycje. I o co chodzi? Jak się będziecie zastanawiały, czy rogal, czy karmiuszka, to tak naprawdę wybór nie polega na tym, co jest najlepsze, tylko w jakiej ja chciałabym karmić pozycji. No. I teraz znowu, nie jest to live o pozycjach. W każdym pierwszym, lepszym jakimś tam źródle wiedzy laktacyjnym o pozycjach sobie możecie poczytać i obejrzeć je, a radzę obejrzeć sobie je dokładnie, poczytać, tak jakby wczuć się, może też troszeczkę poćwiczyć, może macie jakąś lalkę. Tutaj na przykład w książce Po prostu piersią bardzo w ogóle fajnie są opisane nie tyle pozycje do karmienia piersią, ile po prostu wygodne właśnie karmienie, jak układać dziecko do karmienia piersią. Tutaj chociażby tytuł takiego podrozdziału, nie istnieją ściśle określone pozycje do karmienia, tutaj jest tak napisane, bo po prostu jakby staramy się, żeby nam było wygodnie, żeby była prawidłowość zachowana w ułożeniu ciała dziecka, w ułożeniu naszego ciała i żeby technika, żeby dziecko miało możliwość również prawidłowo uchwycić pierś. I cokolwiek, jakiekolwiek ułożenie ciała sprawi, że to się stanie, to będzie dobre, tak? Najczęściej jest tak, że ostatecznie karmimy właśnie w pozycji, którą można nazwać spod pachy, klasyczną, odchyloną, czy też zwaną też naturalną. Tak to się po prostu systematyzuje, ale wychodzimy nie od takiego założenia, że pozycja krzyżowa jest najlepsza do karmienia, tylko najlepsze jest to, co jest dla nas wygodne, co jest dostosowane też do naszej anatomii, do tego, jak po prostu nam jest dobrze. Oczywiście trzeba też brać pod uwagę to, że jeśli poród był przez cesarskie cięcie, to też będzie nam troszeczkę zmieniało, modyfikowało pozycje, jakie możemy przyjmować, tak?
Okej. I w ogóle to jeszcze tak na sam początek, 24 minuta, a tutaj jeszcze początek, nie? Dobra, pokażę Wam obrazek, który mnie bardzo, bardzo rozbawił. Prezentacja. Proszę bardzo, widzicie teraz, ja się upewnię, widzicie teraz na zdjęciu, widzicie teraz na zdjęciu kobietę, która, co mnie, ona w ogóle, widać, że jest jej, myślę, wygodnie. Ja też karmiłam w takiej pozycji, ale zobaczcie tę ilość poduszek. Zobaczcie ilość materiałów, jaką ona się tutaj otoczyła. Po pierwsze, dziecko jest podciskane czymś, tak? Po drugie, ona ma pięknie ułożony sobie tutaj taki stelaż, powiedzmy, z poduszek. I co mnie uderzyło, to jakby ilość tych faktur przeróżnych, które się tutaj przewijają. No i właśnie, tak się zastanawiam, ile czasu zajmuje ustawienie takiego wspornika specyficznego, nie? A wyobraźcie sobie teraz jeszcze, że się w ogóle tak ułożycie na tym wszystkim i nagle zapomniałam wody, nie? I rozmontowujemy się, wychodzimy i tak dalej i znowu się kładziemy, a tutaj nagle dzwonek do drzwi. No i po prostu cały ten misterny stelaż musi być dokoptowywany ponownie. Dziewczyny, napiszcie mi, jakie wy macie w ogóle na teraz doświadczenia ze swoim karmieniem piersią. Czy wam jest wygodnie? Czy byście znalazły jakąś taką swoją idealną pozycję do karmienia? Czy cały czas was coś uwiera? Może nie jesteście pewne? Czy dobrze się ustawiacie do tego karmienia? Tak, dajcie mi znać, jestem ciekawa. Czy właśnie też budujecie sobie takie stelaże fajne z tych przeróżnych poduszek w domu i tak dalej, i tak dalej. Dobra, czyli tutaj mamy tą panią. I tutaj jeszcze jeden taki przykład tego, jak można się, proszę Państwa, po prostu obstawić, nie? Bo ja sobie wyobrażam naprawdę, że dzwoni telefon zostawiony w drugim końcu i myślisz sobie, o nie, wszystko tak pięknie sobie ustawiłam, a tu nagle trzeba iść. Zobaczcie tą ilość poduszek, prawda? Tutaj z kolei mamy sytuację, gdzie nie ma poduszek, ale mnie po prostu bolą plecy, jak ja na to patrzę. Nie wiem, może właśnie zatrzymano transmisję na Facebooku. Przedstawić rekord, a poza tym chcę, żebyście się zebrały ponownie. Dobrze, była mała przerwa techniczna, wracamy. Okej, więc szukałam sobie właśnie takich zdjęć z życia wziętych, żeby rzeczywiście zobaczyć, jak wygląda karmienie, a mam takie wrażenie, że jednak w większości ono nie należy do takich najbardziej idealnych, te pozycje, które my przyjmujemy. Dobra, więc zobaczcie teraz sobie tą panią, która no tak to fajnie wygląda, nie ma tylu tych poduszek dookoła, ale tak jak mówię, mnie osobiście wszystko boli, jak na nią patrzę. Powiedzcie, czy wy karmicie w takich pozycjach, czy w takiej pozycji? Ja mam ochotę tej pani podłożyć karmiuszkę pod nogę. I wtedy ona odciąża sobie nogi i fajnie karmi. Dobra, tak, zdejmę, bo tak sobie pomyślałam, że może to nie jest okej, że ja taka się obładowałam. Wrócę do mojej wygodnej pozycji. O, jak ja sobie teraz odciążyłam plecy, cudownie. Dobra, popatrzę sobie, co napisałyście i co mi fajnego napisałyście. Czajenie się, dobre określenie, ja też się czaję, ale mam karmiuszka na liście życzeń od dobrych przyjaciół. Super, to jest karmiuszka, to jest taki cudowny prezent, po prostu fajny po prostu prezent. Ja osobiście, że tak powiem, sama go stosuję jako fajny pomysł, bo jest taki nietypowy, taki ciekawy, ale słuchajcie, oprócz karmiuszki, co trzeba dać? Trzeba dać po prostu wiedzę o tym, jak co to znaczy prawidłowo i wygodnie karmić piersią. Dobra. A teraz już tak konkretnie. Jakie pozycje wspiera karmiuszka, a jakie pozycje wspiera rogę? Zacznijmy od karmiuszki. Karmiuszka wspiera
Czyli układamy sobie karmiuszkę wtedy. Ja w ogóle jeszcze powiem, że były we wróżce lalki i ja pamiętałam wczoraj, żeby wziąć koniecznie lalkę, żeby wszystko pokazać i nie wzięłam lalki. Więc muszę tak pokazywać. Wyobraźcie sobie, że to jest dziecko. Dobrze? Ciężar ma odpowiedni. I przy pozycji, pozycję, którą wspiera karmiuszka, to jest pozycja naturalna, odchylona, która jest, ja może, o, wiecie co, muszę, momencik. Może nie pokażę tutaj na sobie, bo to jest w ogóle dramatyczne chyba z tymi wodami, ale teraz widzicie, o jaką pozycję mi tutaj chodzi. I teraz widzicie sobie panią, która ma taką pozycję, że tak bym mogła karmić. Tak bym mogła karmić po prostu 2 lata, 3 lata, 4 lata. Super. Ona jest podparta, widzicie tam przy łokciu, ma poduchę. Ta poducha jej się troszeczkę zapada. Pod karkiem ma również fajne wsparcie poduszkowe i pod plecami ma poduszkę. Czyli to jest taka fajna pozycja pół leżąca, pół siedząca, bardzo wygodna, wszystko mamy odciążone. I teraz w miejscu tej białej poduszki pod ramieniem mogłaby sobie wstawić pani karmiuszkę i ładnie po prostu podtrzymywać dziecko. Karmiuszka jest twardsza niż większość poduszek, więc ona ustabilizuje tutaj prawidłowo rękę. Czyli również karmiuszka będzie podpierała nas w momencie, kiedy będziemy karmić w siadzie skrzyżnym. Czyli to jest, myślę, taka pozycja, chyba często stosowana u mam, które może mają też drugie dziecko i na przykład bawią się z dzieckiem i karmią. Dobra, nie będę tego tutaj imitowała, bo mam sukienkę i może coś być widać za dużo, trochę. Ale popatrzcie na tą panią. Podparcie jej w tym momencie kolana sprawi, że cała jej pozycja się stanie trochę bardziej wygodna dla niej, tak? Co jeszcze, jaką jeszcze pozycję wspiera karmiuszka? Leżącą. I tutaj mamy sytuację, popatrzcie sobie na tą panią z kolei, która sobie karmiuszkę mogłaby ułożyć za dzieckiem, odciążyć sobie nadgarstek, ale też po prostu ustabilizować dziecko. I te pozycje wspiera karmiuszkę. A jakie pozycje wspiera rogal? Ta pozycja, którą tutaj widzicie, to jest pozycja, którą mógłby dobrze właśnie wesprzeć rogal, czyli to jest pozycja klasyczna. Również właśnie te takie siedzące, które są, mam wrażenie, nam najbliższe naszym wyobrażeniom i naszym przyzwyczajeniom, czyli pozycje, w których mama siedzi, siada sobie i dziecko wtedy układa na pierś. To są takie pozycje, które pierwsze nam przychodzą do głowy. Potwierdźcie, czy rzeczywiście tak jest. Czy jak myślicie o pozycji do karmienia, to widzicie właśnie kobietę siedzącą z rogalem i układającą sobie na rogalu dziecko. I tutaj ważna rzecz, którą trzeba powiedzieć, że rogal nie jest po to, aby on trzymał dziecko, to nie jest łóżeczko. Rogal jest po to, aby wspierać również nasze części naszego ciała, czyli tu w tym przypadku ramiona, tak? Tak jak ja bym tutaj imitowała sobie tą panią, to ja bym sobie tu na rogalu wspierała ramiona, natomiast dziecko jest wspierane przez moje piersi. Co ja mówię? Przepraszam, ale patrzę na te butelki i sobie nie. Załamkę. Dobra, więc tak, rogal by podpierał pozycję siedzącą, klasyczną, krzyżową i futbolową, czyli tą spod pachy. I tutaj największa różnica pomiędzy
momencik. Największa różnica pomiędzy karmiuszką a rogalem została pokazana. Czyli te dwa rozwiązania wspierają różne pozycje do karmienia. I teraz pomyślcie sobie, w jakiej wy pozycji chciałybyście karmić. Zobaczcie sobie live'a Oli Piotrowskiej o pozycji naturalnej odchylonej i powiem wam, że tak na skróty idąc, jakby wam się po prostu nie chciało tego wszystkiego sprawdzać, to ta pozycja naturalna odchylona, ona ma bardzo dużo atutów dla mamy, ze względu właśnie na tą wygodę, ale też ma dużo atutów dla dziecka, dlatego że ta pozycja naturalna odchylona, ona wspiera również samodzielność dziecka w chwytaniu piersi. Nie będę wchodziła w ten temat, bo dużo jest na live'ie Oli Piotrowskiej na temat pozycji naturalnej odchylonej. Zobaczcie, że całego godzinnego ponad live'a można poświęcić pozycji, także no, żeby karmić po prostu dobrze, wygodnie, długo i z uśmiechem na ustach, to po prostu warto mieć wiedzę. Co do wyglądu, tak, żeby porównać wyglądy, no to widzicie, że rogal to jest dość, on dużo przestrzeni zajmuje, karmiuszka zajmuje tej przestrzeni mniej. Karmiuszka może się też wpasowywać jako taki element wystroju trochę mieszkania. Rogal już jest taki, no już widać, że to jest po prostu rogal, że to jest coś do karmienia. Rogale są większe, ale za to rogal jest lżejszy niż karmiuszka. Karmiuszka jest troszkę cięższa. Powiedziałabym jeszcze, że różnica pomiędzy karmiuszką a rogalem jest taka, że rogal będzie wspierał karmienie dziecka, póki właśnie będziemy przyjmować te pozycje takie właśnie krzyżowa, klasyczna i spod pachy, czyli u malutkich dzieci, które jeszcze są powiedzmy wiotkie i potrzebują tego wspierania. Natomiast karmiuszka będzie z nami przez cały okres karmienia piersią. Będzie wspierała te pozycje, które już przyjmujemy, kiedy dziecko też jest starsze. A dziecko starsze potrafi przyjmować naprawdę przeróżne pozycje podczas karmienia piersią. Ważne, żebyśmy my zawsze były wsparte, żeby nam było wygodnie. Oba te twory, czyli ten rogal i karmiuszkę można prać. Zdejmujemy pokrowiec, pierzemy i gitara. Oba są wykonane w Polsce. Oba są wykonane zgodnie z takim trendem ekologicznym. Są no właśnie uszyte, wykonane w Polsce. O, jakie tutaj mamy jeszcze różnice? No i ostatnia różnica to jest różnica w cenie. Karmiuszka kosztuje 209-219 zł. A rogal kosztuje 129 zł, czyli różnica cenowa jest tutaj chyba najbardziej wyrazista. Ja jakby nie będę tutaj uzasadniała tego, mogę tylko powiedzieć, mając jakby doświadczenie pracy z polskimi producentami, że ta cena zawsze z czegoś wynika, z uszycie takiego, jak się nie jest krawcową, to człowiek sobie nie zdaje sprawy, ale uszycie takiego tworu, wszycie nawet takiego cieniutkiego zameczka tutaj, to wymaga naprawdę bardzo takiej solidnej pracy i też przede wszystkim czasu, bo to nie jest rzecz, która w 5 minut jest robiona w fabryce gdzieś tam w Chinach, w takich warunkach bez poszanowania praw pracownika i tak dalej, tylko to jest robione tutaj w Polsce, a wszyscy chyba chcielibyśmy, żeby w tym kraju było, się pracowało godnie, więc też szanujmy pracę i też tak, ceny po prostu w tym przypadku, tak? Okej. Czy jeszcze jakieś mamy różnice? To ja może teraz was zapytam, czy jest coś, czego ja nie powiedziałam? Czasem mam wrażenie, że ja jako pierworódka dzięki wróżce cycuszce mam większą wiedzę na razie teoretyczną niż inne matki. To jest całkiem prawdopodobne, wiesz,
jakby interesowanie się tym i wiedza, a potem jak jeszcze to sobie fajnie sprawdzisz w praktyce, to już w ogóle będziesz wymiatać i tutaj na gronie będziesz wszystkim pisała, na gronie i doradzała. Także ja się bardzo cieszę i myślę, Ewa i Ania również, zawsze takie komentarze są bardzo miłe, że ta praca, którą my robimy, to tak was fajnie to wam daje. Aha, mam sporo przyjaciółek, wielomatek i chyba wszystkie karmią właśnie w takiej pozycji siedzącej. No właśnie, bo tak naprawdę jest najłatwiej, tak? Dziecko zapłacze, siadasz gdzie bądź i po prostu karmisz, tak? Czy jakieś dziewczyny macie pytania? Patrzę sobie tutaj, tak? Mówili mi to samo w szpitalu. Aha, że Milena, tobie mówili, że masz większą wiedzę niż wielomatki, no. To mnie też nie dziwi. Dobrze, dziewczyny. Ja będę bardzo chciała opublikować sobie takie moje notatki, które tutaj sobie zrobiłam na potrzeby webinaru, które różnicują właśnie, pokazują różnicę między rogalem a karmiuszką. Jeśli nie macie więcej pytań, to dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Życzę wam udanego poniedziałku. I tyle. Zapraszam do wróżki cycuszki po rogala lub po karmiuszkę. Aha, jeju, najważniejsza sprawa. Taki hit, który dla was mam. Tutaj wspólnie z Olą Piotrowską mogę wam powiedzieć, czyli stwórczynią karmiuszki, że tu w Poznaniu, we wróżce cycuszce, jest showroom karmiuszek, więc będziecie sobie mogły przyjechać i będziecie sobie mogły podotykać, popodrzucać, co tam chcecie zrobić z tą karmiuszką. No i też pracujemy nad taką fajną rzeczą, jaką jest możliwość wypożyczenia sobie karmiuszki na taki trial, na taki test, żeby ją sprawdzić w warunkach domowych, jak się w tym karmi. I mam nadzieję, że już niedługo będę mogła was właśnie do wypożyczenia karmiuszek zaprosić. A tymczasem żegnam się z wami miło i czule. Życzę wam udanego poniedziałku. Dziękuję za waszą obecność. Są pytania. Czy przy pomocy karmiuszki można karmić już od samego początku, czy jednak rogal się lepiej sprawdza w pierwszych chwilach? I tu ci powiem, Bernadetta, że właśnie w naszych głowach jest utrwalony ten rogal, że to z nim się zaczyna. A tak naprawdę, jak zaczniesz od pozycji naturalnej odchylonej, a możesz zacząć już od samiusiego początku, właśnie w tej pozycji, to ustawisz swoje karmienie piersią. Myślę, że ty oglądałaś tego live'a z Olą, czyli o tej pozycji naturalnej odchylonej. Zobaczysz, tam nie, to nawet nie tyle, że od samego początku można tak karmić. Tak trzeba zacząć w ogóle karmienie piersią od breast crawlu, bo stąd się wzięła, czyli pełzania do piersi, bo stąd się wzięła ta pozycja naturalna odchylona. To jest pozycja, którą dziecko wyobraź sobie, że ty się tylko po prostu wygodnie kładziesz, a dziecko robi całą robotę. To jest w ogóle... Takie macierzyństwo to jest po prostu, to jest fajne, nie? Taki lajcik, że my się kładziemy, a dziecko robi całą robotę. I to jest możliwe, trzeba tylko troszeczkę tutaj no wiedzy zainwestować, czasu w wiedzę. A propos wiedzy, zapraszam was na webinar Odnieść sukces w karmieniu piersią, który odbył się w sobotę, trwał ponad 3 godziny, a wy możecie go sobie teraz kupić i odtworzyć w dowolnym momencie. Spotkanie z Ewą Zielińską, położną Ewą Zielińską, o wszystkim tym, co warto wiedzieć przed rozpoczęciem karmienia piersią. O, Kasia rozpoczęła od samego urodzenia jeszcze na sali porodowej i to jest w ogóle piękne i wam zazdroszczę, bo ja nie zaczynałam od breast crawlu. Gdybym mogła, to bym to zmieniła, a jest na blogu Wróżki Cycuszki tekst, co zrobiłabym inaczej, gdybym miała trzecie dziecko, także między innymi o tym jest. Dobra dziewczyny, zmykam do pracy, życzę wam udanego poniedziałku i do zobaczenia jutro. Jutro jest live Ewy Zielińskiej, położnej Ewy Zielińskiej, o pierwszej pomocy, a we czwartek możliwe, ale to jeszcze się zobaczy, bo różne rzeczy się dzieją, jak się
Jest w ciąży, a mamy właśnie tutaj na czwartek zapowiedzianą Nicolę, która zajmuje się integracją sensoryczną i ona miała opowiadać o właśnie integracji sensorycznej u maluszków, ale dużo zależy od tego, jak ona się będzie czuła, więc trzymajcie kciuki, żeby się Nicola z takiego profilu na Instagramie Sensoryczna Edukacja Dziecka, żeby się czuła dobrze i żeby przeprowadziła live pod tytułem Rozwój sensoryczny od pierwszych dni. Dobra, dziękuję Wam bardzo, życzę Wam udanego tygodnia i do zobaczenia za tydzień. Pa!